witamy serdecznie. Nazywam się Tomasz Tittinger, kolega Rafał Słoniak. Jesteśmy fizjoterapeutami. Dzisiaj chcieliśmy Wam przybliżyć troszeczkę sposób, w jaki pracujemy na co dzień z pacjentami. Bardzo często wykorzystujemy takie metody jak terapia manualna i taping. Pracujemy w zasadzie w modelu, który łączy te wszystkie metody. Staramy się łamać stereotyp, że aby pracować manualnie, to trzeba mieć bardzo duże wyczucie. Jest to bardzo skomplikowane. Nie, w naszym ujęciu terapia manualna to ma być jak ćwiczenia bierne, tylko nie w płaszczyznach takich charakterystycznych dla ruchomości człowieka, tylko właśnie w tych płaszczyznach leczniczych. Chcemy od razu połączyć terapię manualną czy diagnostykę manualną, później płynne przejście do terapii, wspomożone ruchem pacjenta, albo czynnym, albo biernym, a do tego efekt terapii można uwiecznić, przedłużyć właśnie stosowaniem taśmy, bądź też zabieg plastrowy zastąpić zamiast terapii manualnej. Chcielibyśmy Wam przedstawić bliżej dzisiaj koncepcję tapingu rehabilitacyjnego. Tapingu, który różni się znacznie od najmodniejszych tapingów, które jesteście w stanie dziś na polskim rynku obserwować. Taping rehabilitacyjny jest to metoda, która ma bardzo szerokie spektrum działania, a w zasadzie dzieje się tak dlatego, że korzysta z bardzo szerokiej gamy materiałów, prawda? Taping rehabilitacyjny, ogólnie może taping na świecie, jest to bardzo szeroka metoda. Jest bardzo, bardzo wiele metod, koncepcji, odłamów tapingu. Niestety niewiele osób, mimo wszystko w Polsce, którzy zaczynają swoją przygodę z tapingiem, wybierających się na pierwsze swoje kursy, niewiele o tym tak naprawdę wie. W zasadzie, żeby uprościć na samym początku podział tych wszystkich tapingów, już nie wymieniając nas, bo koncepcji jest naprawdę mnóstwo, można byłoby podzielić taping na dwie takie podstawowe grupy. Jeden z tych grup to jest taping elastyczny, oparta na elastycznych plastrach do tapingu. W zasadzie najbardziej modna w obecnym czasie koncepcja tapingu. A drugą taką grupą tapingu będzie taping, który się opiera na plasterkach sztywnych, prawda? Czyli używa do swoich aplikacji plastrów sztywnych. Wszystkie grupy, można powiedzieć, sztywnego tapingu, czyli tych, gdzie wykorzystujemy tapy nieelastyczne, wywodzi się z tapingu sportowego, prawda? Nie traktujemy też tapingu rehabilitacyjnego jako autonomicznej formy terapii, która polega tylko aż na naklejeniu plastra. Uzyskujemy poprawę testu kontrolnego, puszczamy pacjenta i ma być wszystko w porządku. Wydaje nam się, że wiedza fizjoterapeuty, wiedza rehabilitanta jest szersza i szkoda swojej umiejętności tylko zawężać do użycia potrzebnego niejednokrotnie plastra. Stąd też propozycja jest taka, badamy manualnie, określamy problem pacjenta, mamy jakąś koncepcję. Plaster często służy do tak zwanej aplikacji diagnostycznej, czyli do wykreowania ewentualnej poprawy testu kontrolnego. To nam daje do zrozumienia, że być może nasze podejrzenie na skutek badania manualnego było słuszne i wtedy możemy daną strukturę, daną część ciała danego pacjenta poddać terapii ukierunkowanej właśnie w tym konkretnym celu, co nakleiliśmy plaster. Także raz, że aplikacje możemy podzielić na diagnostyczne, a potem rozbudować je na terapeutyczne. Dwa, aby efekt terapii był trwalszy, trwały, aby pacjent nie musiał do nas wracać, bo w zasadzie nie jest celem naszej terapii to, aby pacjent do nas wracał, to wyposażamy go w wiedzę na temat etiologii, przyczyny schorzenia oraz to, co może sobie pacjent sam pomóc. I tu oczywiście możemy pacjentów na takich, którzy przyjmą to do wiadomości, będą chcieli spróbować, a na takich, którzy będą wracać w celu kontynuowania terapii. Tym niemniej za pomocą plastra możemy określić problem, możemy poprawić tą strukturę, którą w badaniu manualnym zdiagnozowaliśmy, a później wspólnie z pacjentem pokierować go tak, żeby sobie nie szkodził, a także żeby mógł na skutek odpowiednich czynności, unikania pewnych czynności, a także kreowania lepszego trybu życia, mógł sobie pomóc w sposób trwały. Częstą obawą przed stosowaniem terapii manualnej jest to, czy dam sobie radę i co zrobię, jeżeli pacjent będzie dużo większy, dużo cięższy ode mnie. W tym celu wprowadzamy na kursach zabiegi tak
tak zwane zabiegi czynne dla pacjenta, gdzie pacjent się rusza, a terapeuta albo wspomaga ten ruch, albo mu oporuje w zabiegach współbieżnych i przeciwbieżnych dla pacjenta. Szczególnie te przeciwbieżne, kiedy stosujemy blok ruchomości, staramy się zablokować ruchomość, a pacjent jakby chce temu przeciwdziałać, są bardzo bezpieczne, a zarazem przy pewnej dozie techniki łatwe do wykonania dla terapeuty. Żeby nie robiło się za nudno od nadmiernego gadania, spróbujemy teraz Wam w praktyce pokazać, o co chodzi w naszych terapiach. Pokażemy diagnostykę, terapię manualną, jak będzie konieczność do taping stawu krzyżowo-biodrowego, plus obręczy barkowej ze skoncentrowaniem się na stawie barkowo-obojczykowym. Struktury, na których dzisiaj będziemy pracować, to staw krzyżowo-biodrowy między talerzem kości biodrowej a kością krzyżową. Terapia manualna to nie tylko ugięcie stawowe, to także więzadła krzyżowo-biodrowe od strony grzbietowej. No te, co nie mamy bezpośredniego dostępu do od strony brzusznej. Więzadło biodrowo-lędźwiowe między kolcem biodrowym tylnym górnym a piątym kręgiem lędźwiowym, o tak biegnące. Możemy je diagnozować, możemy je także leczyć jako terapia poizometryczna relaksacja, a także więzadło krzyżowo-guzowe, istotne wtedy, jeżeli boli, jak siedzimy, od guza kulszowego do kości krzyżowej. W zasadzie każdą z tych struktur terapeuta jest w stanie zbadać, jest w stanie przeprowadzić odpowiednią terapię, a także na przykład w przypadku więzadeł krzyżowo-biodrowych od strony grzbietowej i biodrowo-lędźwiowego można je także zatejpować. Pacjent z bólem stawów krzyżowo-biodrowych, z problemem w stawie krzyżowo-biodrowym może mieć dolegliwości w okolicach pośladka, promieniujących na kończynę dolną, bądź w kręgosłup lędźwiowy. Generalnie zawsze powinniśmy sprawdzić sobie kręgosłup lędźwiowy, staw biodrowy i staw krzyżowo-biodrowy. Obowiązuje nas wcześniej pomiar długości kończyn dolnych, czyli kolec biodrowy przedni, górny, do kostki przyśrodkowej, czy krętarz większy do kostki bocznej w celu wykluczenia ewentualnej wrodzonej czy nabytej nierówności kończyn dolnych. Musimy także określić wzajemne ułożenie kolców biodrowych przednich górnych względem tylnych górnych. Jeżeli są one w płaszczyznach równoległych do siebie, jest w porządku. Jeżeli z jednej strony jest wyżej, z drugiej niżej, mamy do czynienia z miednicą skośną. Jeżeli jest nierównowaga ułożenia, nie są w płaszczyznach równoległych do siebie, wówczas jest miednica skręcona i ona jest wskazaniem do zabiegów manualnych. Dobrym testem dla sprawdzenia, czy stawy krzyżowo-biodrowe są w równowadze, jest objaw wyprzedzania. Daj sobie ręce wzdłuż ciała. Znajdujemy sobie kolce biodrowe tylne górne. Podkładamy pod nie palce. Pacjenta z ewentualną dyskopatią, z ryzykiem dyskopatii prosimy, żeby zrobił przeprost, czyli przechyli się do tyłu, plecami do mnie. Jeszcze. I teraz widzimy, prawy mój kciuk podąża za ruchem. Dla ekonomii ruchu jest niezbędne, aby talerze kości biodrowych, które teraz badam, były bez ruchu albo nieco poszły do przedniej rotacji. Jeżeli któryś, a w tym wypadku prawy, podąża za ruchem, to znaczy, że tu mamy ograniczenie ruchomości. Kość krzyżowa pociąga za sobą talerz biodrowy. Dla upewnienia się lekkie zgięcie, bądź uprzejmy, teraz do przodu się przechylasz. Gra i teraz sobie zostań. Podążył palec za ruchem, aczkolwiek należałoby chwilę poczekać, czy to nie jest przykurcz prostownika grzbietu asymetryczny i potem palec nam wróci. Jeżeli nie wróci, uznajemy, że jest to pozytywny objaw wyprzedzania. Należałoby się zająć prawą stroną. Do ustalenia pozostanie nam, czy prawy staw krzyżowo-biodrowy jest zablokowany w rotacji przedniej, czy w rotacji tylnej. Aby zmniejszyć ryzyko pomyłki w wyniku różnicy kończyn dolnych oraz aby wykluczyć działanie mięśni kulszowo-goleniowych, które mogą zafałszować wynik testu, dobrze jest wykonać badanie wyprzedzania w pozycji siedzącej na leżance. W tym celu wykorzystujemy zwężenie leżanki, które umożliwia przyjęcie takiej pozycji. Proszę usiąść tyłem do mnie okrakiem i przysuń się do krawędzi leżanki. Po czym, tak jak w pozycji stojącej, podkładamy palce pod kolce biodrowe tylne górne i prośba, przechyl się do mnie. Tak. I teraz delikatnie do przodu i poczekaj chwilkę. Poczekamy, czy czasami nie będzie to wina
asymetrycznego przykurczu w mięśniu prostowniku grzbietu. Teraz, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat stawu krzyżowo-biodrowego, przeprowadzimy sobie test pozornej długości kończyn dolnych. W teście bardzo ważne jest ułożenie, prawidłowe ułożenie naszego pacjenta. Jeżeli tu będą błędy, może dojść do zaburzenia wyniku tego testu, więc bardzo ważne jest to, żeby pacjent odpowiednio leżał podczas tego badania. Pierwszą ważną rzeczą jest oparcie czoła o podłoże. Głowa jest równo w osi kręgosłupa, kończyny górne leżą dłoniową częścią opartą o stół, obie leżą równo. Stojąc od strony stóp pacjenta, patrzymy, czy linia pleców jest prosto, czy biodra nie są skierowane w jedną bądź w drugą stronę, tak by wszystko było równo. Aby finalnie, że tak powiem, ułożyć pacjenta, można wykonać lekką trakcję za kostki, tak żeby wzruszyć już na koniec całkowicie pacjenta i zrównoważyć jego położenie. Test zaczniemy od chwytu za śródstopie, lekkiego zgięcia grzbietowego i wykonania kompresji w stawach biodrowych poprzez popchnięcie kończyn dolnych w ich osi długiej. Następnie zbliżamy kostki do siebie i oceniamy ich długość. Oceniamy, czy jedna z kończyn jest pozornie dłuższa bądź krótsza od kończyny drugiej. Tutaj u naszej pacjentki wynik naszego testu daje nam nieznaczną różnicę w długości kończyn. Kończyna prawa jest około centymetra dłuższa od kończyny lewej. Celem terapii w prawym stawie krzyżowo-biodrowym jest tylna rotacja talerza kości biodrowej. Generalnie wykonujemy ją w leżeniu na plecach, tym niemniej możemy spróbować, czy nie można tego zrobić w leżeniu na brzuchu. Cel terapii: guz kulszowy w kierunku dobrzusznym i dogłowowym, kolec biodrowy przedni górny, chwytany w kierunku grzbietowym. Oczywiście udo przeszkadza nam w kontakcie z leżanką, ale możemy w ten sposób spróbować. Generalnie staram się jedną ręką podciągnąć, drugą ustabilizować. Pcham na guz kulszowy, ciągnę za kolec biodrowy przedni górny. I próbuję zrobić taki zabieg. Jeżeli chciałbym wykorzystać do tego pacjenta, mógłbym poprosić, spróbuj popchać na moją rękę. Spróbuj popchać. Wówczas koleżanka chce popchać, ja jej na to nie pozwalam i liczę, że tym samym kolec biodrowy przedni górny pójdzie do góry. I rozluźni sobie. I podciągnę. I jeszcze spróbuj, popchaj w dół i na rozluźnieniu podciąga. Dobra, teraz połóż się na plecy. Tylna rotacja talerza kości biodrowej w leżeniu na plecach. Miejsca zabiegowe podobne, kolec biodrowy przedni górny, guz kulszowy. Opieramy sobie pośladek na guzie kulszowym, znaczy dłoń na guzie kulszowym. Kolec biodrowy przedni górny i generalnie celem zabiegu jest tylna rotacja talerza kości biodrowej. I tu już się kłania mechanika ruchu. Staramy się nie robić tego tylko obręczą, ale generalnie ciężar ciała na nogę wykroczną i popychamy kolec biodrowy przedni górny w kierunku grzbietowym, guz kulszowy dobrzusznie. Zabiegi mają być niebolesne dla pacjenta. Pracujemy w kierunkach przeciwnych do bólu. Jeżeli byłby ból, przerywamy sobie zabieg. Sprawdzimy, czy zabieg nas przyniósł poprawę. Trakcja, wyprost w stawach skokowych, kompresja i oceniamy sobie długość kończyn dolnych. Wydaje się, że na tą chwilę zabieg przyniósł poprawę. Tym niemniej jest bardzo prawdopodobne, że jak koleżanka wróci do swoich stereotypów, problem się powtórzy. Stąd też propozycja stabilizacji stawów krzyżowo-biodrowych. Chcemy ustabilizować efekt terapii. Generalnie za stabilizację stawów krzyżowo-biodrowych są odpowiedzialne mięśnie brzucha, szczególnie mięsień poprzeczny brzucha. Chcemy go wzmocnić. Od razu po zabiegu pacjent układa ręce przy sobie. Prośba, oprzesz się o przedramiona, oprzesz się o kolana, troszkę kolana w rozszerzeniu. Dźwigniesz brzuch tutaj do góry. Nie, tu sobie odpuść i brzuch do góry. Sam brzuch, o, troszkę talerze,
tutaj, dobrze. Patrzymy, jest napięcie mięśni brzucha. Jeżeli możesz wyżej, spróbuj sobie wyżej. Pacjent cały czas oddycha, najlepiej torem brzusznym. Jeszcze jakbyś mój palec podniosła. Mój palec, o, dokładnie. Mamy aktywne napięcie mięśni brzucha. Gdyby to było bolesne, możemy przyjąć, że za słabe są mięśnie brzucha, staw krzyżowo-biodrowy może wykazywać bolesność. Odpuść. Zrobimy zabieg tapingu, aplikację plastrową. Napięcie mięśni brzucha, poprzecznego brzucha, wywołało ból. Możemy dojść do wniosku, że mięsień poprzeczny brzucha jest zbyt słaby. Chcemy zatem usprawnić jego funkcję, aby pacjent mógł go ćwiczyć bezboleśnie. W tym celu chcemy ściągnąć powięź piersiowo-lędźwiową, a także mięsień poprzeczny brzucha, który się do niej przyczepia. Chcemy ściągnąć w kierunku do kręgosłupa. Możemy się tym posłużyć plastrem elastycznym, który następnie wzmocnimy plastrem sztywnym. Nakleimy go na wysokości talerzy kości biodrowych. Rogi zaokrąglamy dla dłuższego użytkowania aplikacji. W tym wypadku dobrze by było wykonać przedarcie na środku. Z dosyć dużą siłą submaksymalnie rozciągnąć plaster i na wysokości stawów krzyżowo-biodrowych nakleić środek plastra. Końcówki bez rozciągnięcia. Już taka aplikacja elastyczna być może ściągałaby powięź piersiowo-lędźwiową w kierunku kręgosłupa. Gdyby było to za mało, gdyby ból dalej występował, posługujemy się taśmą sztywną, którego celem będzie wzmocnienie napięcia mięśnia poprzecznego brzucha. Możemy go przerwać wzdłuż, po czym łapiemy za powięź, przysuwamy ją w kierunku przyśrodkowym, resztę plastra po minięciu osi ciała po prostu naklejamy i to samo czynimy ze strony przeciwnej. Chwytamy, przysuwamy tkankę w kierunku przyśrodkowym, po minięciu osi ciała doklejamy plaster. W takiej aplikacji pacjent wykonuje w podporze przodem napięcie mięśni brzucha. W aplikacji powinno być niebolesne. Pacjent ma to zadanie wykonywać w domu. Zacytuję za Hartmanem. Obręcz barkowa zwiesza się z potylicy i łączy się ze stawem krzyżowo-biodrowym. Oczywiście jak mamy dolegliwości z górnej części, badajmy obręcz barkową, staw mostkowo-obojczykowy, staw barkowo-obojczykowy, ślizg łopatki, mięśnie, na których zwisza obręcz barkowa, mięśnie, które ciągną ją do dołu. Ale jeżeli terapia nam nie wychodzi, posłuszmy się także stawem krzyżowo-biodrowym. Dzisiaj rozpatrzymy sobie staw barkowo-obojczykowy, czyli między wyrostkiem barkowym łopatki a końcem barkowym obojczyka. Zdiagnozujemy go, poprowadzimy kierunkową mobilizację jako ślizg w kierunku brzusznym i grzbietowym, a także, co będzie tutaj najbardziej spektakularne, podkleimy dla zbliżenia powierzchni stawowych, czyli dla stabilizacji tej struktury, bo wbrew pozorom bardzo częstym problemem tutaj jest destabilizacja, jest nadruchomość w tym stawie. Przechodzimy do stawu barkowo-obojczykowego. Wykorzystując system wolne ręce, możemy sobie podnieść pacjenta, dbamy o jego ułożenie, lekkie przodopochylenie miednicy, retrakcja w stawach ramiennych, tu rozluźnienie, broda do krtani, dobrze, i luźne ramiona. Mamy dobrą wysokość, staw barkowo-obojczykowy, połączenie końca barkowego obojczyka z wyrostkiem barkowym łopatki. Staw, w którym pracuje, który pracuje przy końcowym zakresie odwiedzenia oraz przy forsownym wyproście. Wtedy pacjent może zgłosić dolegliwość bolesną. Oprócz tego rozpatrujemy go zawsze w połączeniu ze stawem mostkowo-obojczykowym, stawem podbarkowym w dolegliwościach obręczy kończyny górnej. W zasadzie propozycją byłoby najpierw próba mobilizacji tego stawu. Możemy spróbować koniec barkowy obojczyka zepchnąć w kierunku brzusznym. Blokujemy tym samym wyrostek barkowy łopatki i przeciwną rękę ustawiamy sobie zgodnie z kierunkiem zabiegu. Opierając się po grzbietowej części obojczyka, spychamy go do brzusznie. Po takiej próbie możemy sobie wywołać test kontrolny. Sprawdzamy, czy dla pacjenta jest to bolesne. Jeżeli bolesność by się zwiększyła, robimy kierunek przeciwny. Jeżeli byłaby poprawa, możemy to kontynuować. Kierunek przeciwny jest łatwiejszy, bo stabilizujemy sobie łopatkę,
zakładamy przeciwną rękę na koniec barkowy obojczyka i teraz nie samą ręką, ale tak jakbyśmy chcieli ciałem przesunąć się w kierunku grzbietowym, próbujemy zmobilizować obojczyk do ruchu do grzbietowego. W przypadku dużej różnicy wagi możemy poprosić pacjenta, aby po prostu oparł się o naszą rękę i wówczas, skoro blokujemy obojczyk, będzie on przesuwał się w kierunku do grzbietowym. I kolejny test kontrolny. Próbujemy, czy odwiedzenie naszego pacjenta poprawia się na skutek mobilizacji. Jeżeli nie byłoby wyraźnej poprawy, możemy uznać, że występuje tu nie tak rzadka, znowu zresztą, nadruchomość między końcem barkowym obojczyka a wyrostkiem barkowym łopatki. Tu wskazaniem terapeutycznym byłaby próba zbliżenia powierzchni stawowych obu kości za pomocą aplikacji plastrowej, którą pokaże Tomek. A żeby ustabilizować staw obojczykowo-barkowy, możemy posłużyć się, tak jak Rafał powiedział, plastrem. Sposobów stabilizacji tej okolicy jest bardzo wiele. Możemy też tutaj użyć różnych rodzajów plastrów. Dość często terapeuci stosują elastyczny plaster do stabilizacji tej struktury. Z praktyki jednak bardzo często daje to efekt zadowalający, powiedzmy sobie, w połowie. Zdecydowanie skuteczniejszym sposobem stabilizacji tej okolicy będzie użycie nieelastycznego plastra Power Tape na podkładzie pod ten plaster na tak zwanym fizjofiksie. Jest to nieelastyczna stabilizacja, dająca dużo większą stabilizację, dużo większą ograniczenie ruchomości tego stawu. Żeby wykonać aplikację, będę musiał sobie przygotować plastry, dociąć odpowiednią długość zarówno podkładu, jak i samego plastra, który będzie tutaj środkiem stabilizującym. Aplikacja będzie musiała sięgnąć parę centymetrów poniżej obojczyka, tak żeby jak gdyby zakotwiczać się pod obojczykiem, który będzie ściągać sobie do łopatki i poniżej, parę centymetrów poniżej grzebienia łopatki, który z kolei będzie ściągany przez plaster w stronę obojczyka, co da nam finalnie kompresję w tych dwóch struktur. Rozpoczęcie naklejania plastra zaczynamy sobie z przodu. Zaletą tej aplikacji jest to, że jesteśmy w stanie wykonać ją w korekcji. Do tej korekcji będzie nam posłuży nam wykonanie jak gdyby zabiegu manualnego, czyli trakcji w tym stawie, mobilizacji w zasadzie do grzbietowej, którą pokazywał Rafał. Ja to dla potrzeb naklejenia zrobię w taki sposób: miękką część mojej dłoni oprę o obojczyk, trzymając mocno końcówkę plastra, zablokujemy obojczyk i poproszę moją pacjentkę, aby ciałem popchała na moją rękę, prawda? W tym momencie wykonujemy kompresję w tym stawie, prawda? Widzimy, jak nawet nam się tutaj podkład kurczy, czyli ta struktura się zbliżyła. Ja teraz palcami, które trzymają za plaster, ciągnę mocno do tyłu w stronę grzebienia łopatki i stabilizuję ten efekt. Plaster sięgnął poza grzebień łopatki, czyli wystarczająco daleko. OK, rozluźniamy. Zwróćmy uwagę, pomarszczył nam się dość mocno podkład, czyli w zasadzie tak dużo, jak tych zmarszczek się nam porobiło, tyle zyskaliśmy jak gdyby kompresji w tym stawie. Drugie pasmo plastra rozpoczniemy sobie dokładnie tak, jak nakleiliśmy wcześniej podkład, czyli również z przodu będzie prowadzony tak, by cała powierzchnia plastra również była naklejana na wcześniej nałożony podkład. I powtarzam ten zabieg, czyli dodaję sobie stabilizację obojczyka. Proszę moją pacjentkę, popchaj do mnie. Ciągnąc mocno za plaster, stabilizuję tą aplikację. I mamy wykonaną kompresję w tym stawie. Po naklejeniu ostatniego pasma aplikacji należy ponownie wykonać test kontrolny, żeby sprawdzić, czy aplikacja zmienia jego wynik, czy dolegliwość, z którą do nas zgłosił się pacjent, zmniejszyła się bądź całkowicie na daną chwilę została wyeliminowana. I wykonujemy sobie jeszcze raz próbę uniesienia przez nos, czyli nasz test kontrolny, który
był dla nas wyznacznikiem na samym początku. Dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że nasza prezentacja się Wam podobała i będzie przydatna w Waszej pracy z pacjentem. Czego Wam życzymy? Cześć! Cześć!